Cześć, witajcie moi drodzy na kanale. Witajcie w kolejnym wideo, które tak naprawdę miało nie powstać, a w zasadzie nie w takiej formie. Miał być zwykły test, przegląd Lexera NM620, tego oto tutaj. Natomiast takiego przeglądu nie będzie. Już Wam postaram się pokrótce wyjaśnić dlaczego. Wszystko zaczęło się od tego, że postanowiłem uzupełnić swojego Legiona 5 o kolejny większy nośnik. Mam w tej chwili dwa nośniki, jeden 2 TB, drugi 1 TB. Stwierdziłem, że kupię kolejny nośnik 2 TB, ponieważ mam już produkty Samsunga, Westerna, Kioxi, czyli te najbardziej popularne, polecane. Kingstona też posiadam, ja tutaj gdzieś linka będziecie mieli do tych wideo. Postanowiłem, że dam szansę Lexarowi, który ma bardzo, bardzo dobre opinie. Tani, a dobry dysk. Lexar model NM620, polecany dysk pod PCI Express 3.0x4. Pojemność słuszna 2 TB, czyli z tą pojemnością miałbym więcej miejsca na gry wideo, bądź też zdjęcia czy filmy. Na pewno przydatna przestrzeń 2 TB w zupełności powinna mi wystarczyć. Wybrałem model Lexara. Ma on niezłe opinie. Kontroler InnoGrid, pamięci Microna 96 bądź 64-warstwowe. Podobno 96-warstwowe są gorsze. Lepiej brać te 64-warstwowe, ale pytanie, czy one jeszcze są na rynku dostępne. I tak to miało, słuchajcie, wyglądać. Więc zakupiłem w promocji dysk Lexara w dobrej cenie i myślałem, że będę zadowolonym użytkownikiem. Może jeżeli chodzi o opakowanie, to przybliżę Wam tylko parametry jeszcze. Czarne, tekturowe, brawo producent. Informacja o prędkościach do 3500 MB na sekundę. Odczyt o zapisem się w tej chwili nie chwali producent. Pojemność 2 TB. Mamy informacje również o wysokiej wydajności. Zastosowanie dla profesjonalistów i graczy. Z tego najbardziej recenzenci się śmieją, bo jest to raczej taki przyzwoity, ale raczej nie dla graczy czy nie dla profesjonalistów dysk. Mówmy się, że nawet w portfolio Lexara są lepsze modele. PCI Express 3.0, tak jak powiedziałem, razy 4, NVMe 1.4 i z informacji takich najważniejszych to chyba wszystko. Uwaga od razu, Lexar jest w tej chwili już niestety chińskim producentem i tutaj mamy informację Made in China. Jest produkowany w Chinach, co nie musi oznaczać niczego oczywiście złego, bo większość producentów tam w Chinach produkuje. Tyle na opakowaniu. W środku mamy skromny zestaw. Mamy instrukcję. I sam dysk oczywiście również jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dysk, to on jest z dwóch stron oblepiony stickerami. Mamy informację o modelu 620. Z jednej strony tutaj mamy 4 chipy i kontroler. Z drugiej strony nie mamy niczego, jest tylko sticker, naklejka, informacje o 2 A poborze maksymalnym zapewne prądu, 3,3 V, tutaj oznaczenie, pojemność 2 TB, maksymalna to jest pojemność, większych modeli nie ma z tej serii, numer seryjny to może być i product number, to może się Wam przydać. A dlaczego? Dlatego, że o dziwo w tym dysku już nie ma kontrolera InnoGrid. Czyli tak naprawdę Lexar DM620 przebrandowany InnoGrid nie ma też pamięci najprawdopodobniej Microna. Kontroler został, słuchajcie, zamieniony na Maxio 1202A. Nie jest to może zły kontroler, ale niestety aż takiej renomy jak InnoGrid to on nie posiada. Strach pomyśleć, jakie są tam pamięci, ponieważ w modelu 610 chyba Lexar wersji Pro zastosował też kontroler Maxio, chyba nawet ten sam 1202 i pamięci, uwaga, QLC.
Tutaj rzekomo w pierwszych rewizjach były pamięci 3 TLC, więc być może pozostały. Ja już wolę tego nie sprawdzać, bo jeżeli producent zmienia kontroler z InnoGrida czy z DM620, czyli jego wersji, to jest wersja Lexara InnoGrida na Maxio, czyli taki kontroler, to nie jest firma, słuchajcie, krzak oczywiście, jest to znany producent chiński, ale nie pierwszoligowy, więc stosuje chyba Adata te kontrolery, Hi-Vision chyba też stosuje. One nie są złe, ale nie jest to, jest to na pewno zupełnie inna półka, niższa niż ten kontroler, który do tej pory był w tym Lexarze NM620 montowany. Czyli po cichu kolejny producent zmienia kontroler. Ja nie zamierzam ryzykować. Dysk idzie do zwrotu, ponieważ był zakupiony z moich prywatnych środków. Nie będę ryzykował danymi, ale jestem ciekawy waszych opinii, czy korzystacie z produktów Lexara, czy korzystaliście z tego modelu i czy jesteście z niego zadowoleni. Ja nie twierdzę, że te parametry nie będą trzymane mimo zmiany podzespołów, ale mimo wszystko pewien niesmak pewien pozostaje. Dajcie znać w komentarzach, jakich wy dysków SSD używacie i czy zgadzacie się na zmiany po cichu kontrolerów, czy uważacie, że nie jest to już w tej chwili żadne złe zjawisko i niestety w tych czasach, kiedy ceny SSD spadają, jest to jakby zjawisko już całkiem normalne. Ja się z czymś takim nie zgadzam, wolę zawsze, żeby producent informował mnie, jaką wersję otrzymam po zakupie. Jestem ciekawy waszych opinii, więc napiszcie poniżej w komentarzach, a jeżeli materiał się wam spodobał, to proszę o łapki w górę, udostępniajcie ten materiał, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak w tej chwili wygląda Lexar NM620. Lajkujcie, szerujcie, no i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, aby nie ominął was żaden nowy film. A ja również zapraszam was do oglądania innych materiałów wideo na kanale. Tutaj zaraz będą inne dyski SSD, które testowałem. Hej, hej!